Teraz istotnie skoncentrujemy się na temacie miłości. Ja tylko powiem tyle, że jest to pewien mój taki sztandarowy wykład. Kiedyś, parę lat temu już go mówiłem tutaj na tym miejscu. I pewnie dla wielu z was, którzy cyklicznie jeździcie na Dni Skupienia i słuchaliście tego, to będzie zapewne jakieś odświeżenie. Dla tych, którzy nie słyszeli, będzie to coś nowego. Ale to jest kluczowe, jeśli chodzi o nasze życie. To jest klucz, jeśli chodzi o to, jak nasze życie funkcjonuje. Wiecie, z powodu miłości okazanej nam przez drugiego człowieka możemy naprawdę mieć dobre życie, możemy być wyniesieni gdzieś na szczyty z powodu braku, z powodu braku miłości i złego potraktowania przez innych ludzi, możemy spaść na samo dno. Ze statystyk wynika, że co druga osoba, czyli 50% osób, które wychowywały się w domach, gdzie był alkohol przez jednego bądź przez dwóch rodziców i ten alkohol był nadużywany, to jest prawdopodobieństwo, że również taka osoba powieli los rodziców, dlatego że otrzymało zły wzór do naśladowania. Często za tym idzie cierpienie. Pijany ojciec, to wiecie, to często oznacza dla dziecka i dla matki cierpienie. Często to oznacza pewne braki, no bo skoro pieniądze przeznaczam na alkohol, automatycznie komuś odejmuje rodzinie, odejmuje dzieciom. Więc w związku z tym są też krzywdy doznawane w dzieciństwie. Często to są krzywdy słowne, to jest przemoc psychiczna, to jest przemoc fizyczna, to jest znęcanie się, to są awantury, to jest kosmiczny wstyd, słuchajcie, dla dzieci i dla współmałżonków. Oczywiście można powiedzieć w cudzysłowiu, małżonkowie przyzwyczajają się do takiego stanu rzeczy. Wchodzą we współzależnienie. Dzieci przyjmują, że tak powiem, mechanizm tak zwanego DDA. I w rodzinach, gdzie jest alkohol, gdzie są narkotyki, ludzie zaczynają funkcjonować według takich określonych schematów. Ale generalnie towarzyszy temu wstyd, towarzyszy temu strach, towarzyszą temu straty, towarzyszy temu cierpienie. I miłość jest kluczem w tym wszystkim do odbudowania własnej tożsamości, do odbudowania własnego życia. Pewien znany dziennikarz, Lee Strobel, postanowił kiedyś zrobić taką analizę na podstawie Ewangelii i tego, przepraszam, życiorysu Jezusa Chrystusa. I spotykał się z różnego rodzaju naukowcami, aby też z naukowego punktu widzenia przyjrzeć się działalności Jezusa Chrystusa, ale również śmierci Jezusa na krzyżu, również Jego zmartwychwstania i szukał u naprawdę wybitnych postaci świata naukowego potwierdzenia takiego nie tylko na podstawie, że ja wierzę, że to było, ale czy mam również podstawy empiryczne, czyli podstawy dowodowe na to, aby wierzyć w to, o czym mówi Ewangelia, o czym mówi Biblia. I kiedy dotarł do wybitnego profesora medycyny i kiedy ten mu opisywał proces ubiczowania Jezusa Chrystusa, jak to było oczywiście ze źródeł historycznych, jak to wyglądało, kiedy opisywał, mówił na temat cierpienia Jezusa w Getsemane, tam czytamy, że Jezus był w takim olbrzymim napięciu emocjonalnym. My musimy pamiętać, że On był Bogiem, ale On był również w 100% człowiekiem. I kiedy czytamy, że w ogrodzie Getsemane wystąpił pot z krwią na Jego ciele, tam doszło do tak mocnego napięcia emocjonalnego, że poszczelały mu naczynia krwionośne i pocił się nie tylko potem, ale również z krwią. To było ogromne napięcie emocjonalne. To była ogromna walka duchowa i psychiczna. Aż wreszcie sam moment egzekucji, przybicie do krzyża, później kilkugodzinne wiszenie na tym krzyżu w olbrzymim cierpieniu,
psychicznym, w olbrzymim cierpieniu fizycznym, gdzie każda minuta staje się godziną, gdzie narastający ból staje się coraz bardziej nieznośny, ale wciąż odczuwalny w jego ciele. I później, kiedy on wysłuchał tego strasznego obrazu cierpienia Chrystusa na krzyżu, z takim pół łamiącym się głosem zapytał tego profesora, mówi tak: profesorze, czy mógłby profesor wyjaśnić, co było powodem, dlaczego Jezus zgodził się na tak wielkie cierpienie? I ten profesor mówi tak: odnajduję tylko jeden powód, dla którego Jezus był to gotowy znieść. Miłość. Miłość. Jezus przyszedł na ten świat i jeden z najbardziej znanych wersetów Biblii, Ewangelia Jana, mówi w ten sposób: albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I Jezus nie przyszedł na tą ziemię po to, żeby na tej ziemi zaistnieć, żebyśmy mogli się o Nim rozpisywać. O nikim tak wiele książek nie napisano jak o Jezusie. I Jezus nie przyszedł po to na ten świat, żeby o Nim książki pisano. Jezus nie przyszedł na ten świat po to, żeby zostawić jakiś ślad na kartach historii. Jezus przyszedł na ten świat, ponieważ tak bardzo Ciebie kocha. Jak powiedziała jedna z osób, że Jezus wolał umrzeć za Ciebie, niż żyć bez Ciebie. I On przyszedł na ten świat po pierwsze i po ostatnie z miłości. Z miłości do każdego grzesznika, z miłości do mnie i do Ciebie. I On udowodnił tą miłość na krzyżu Golgoty. Jedyny sprawiedliwy, umierający za wszystkich niesprawiedliwych. Jedyny święty, umierający za wszystkich grzeszników. Ten, który nie popełnił nic złego, a mimo to na barki swoje wziął zło całego świata. Cały mój i Twój brud. Wszystkie moje i Twoje kłamstwa. Wszystkie moje i Twoje grzechy. I powodem tego była miłość. W Ewangelii Łukasza czytamy takie słowa: 10, 25, 28. A oto powstał jakiś uczony w prawie, wystawiając go na próbę. I zapytał: nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: co jest napisane w prawie? Jak czytasz? A on rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: dobrze powiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Proste? No pytam, proste czy nieproste? Nieproste. Nie takie proste, jak czytamy. Proste, jak się przeczyta, o wiele trudniejsze, jeśli chodzi o zastosowanie w życiu. Zgadzamy się? Jak przeczytamy, no Boże, jakie to proste. A jeśli chodzi o nasze życie, o zastosowanie tego w naszym życiu, okazuje się, że już wcale takie proste nie jest. Rzucam kolejne pytanie. Znowu chcę was wprawić trochę w kłopot. Powiedzcie mi, co to jest miłość? Miłość to jest szukanie szczęścia dla drugiego, nie siebie. Dobrze, słuchajcie. Powiem tak. Często miłość kojarzymy z uczuciem. Z szybszym biciem serca. Z takimi, powiem, troszeczkę mętnymi oczami,
z jakimś zapatrzeniem, zauroczeniem. Często sprowadzamy to tylko do formy uczuć. Miłość również można sprowadzić, ktoś, powiem, z naukowego świata, może sprowadzić miłość do reakcji chemicznej zachodzącej w mózgu podczas, no nie wiem, kontaktu, tak, z jakąś osobą, która jest droga mojemu życiu czy sercu. Natomiast przede wszystkim, myślę, i to nie jest takie, bym powiedział, może też oczywiste, ale miłość to jest wybór. Miłość to jest wybór. I to czytamy w Ewangelii Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat. Czyli co? Czyli Bóg postanowił, Bóg zdecydował, Bóg wybrał, że będzie kochał człowieka. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest miłością. Biblia mówi, że Bóg jest miłością i On kocha mnie i ciebie. Wiecie, Jezusa nikt nie przymusił do tego, żeby przyszedł na ten świat, żeby nauczał i na końcu oddał swoje życie na krzyżu. Nie został przez nikogo przymuszony. Wiecie, nawet słyszałem takie stwierdzenie, że błędem jest mówienie, że Jezusa przybili do krzyża. Bardziej precyzyjnie powinno się powiedzieć, że Jezus pozwolił się przybić do krzyża. A więc to był wybór. To był Jezusa wybór, że On przyszedł na ten świat, przyszedł z miłości do mnie i do ciebie, aby ponieść nasze winy, nasze grzechy, abyśmy mogli żyć nadzieją, o której żeśmy mówili, abyśmy mogli żyć wiarą w życie wieczne, abyśmy mogli patrzeć w przyszłość nie tylko do momentu, kiedy nasza doczesność się zakończy, ale abyśmy mogli sięgnąć poza kurtynę doczesności, bo Jezus tam nas prowadzi. Będziesz miłował Pana Boga swego. Co to jest? Wybierzesz Boga ponad wszystko. Będziesz miłował Pana Boga swego. A więc jest to wybór, jest to, bym powiedział, nawet nakaz. Będziesz miłował Pana Boga swego, ale tak nie troszeczkę, nie od święta, nie w niedzielę do południa, nie dwa razy w roku w wielkie święta, ale będziesz miłował Pana Boga i tutaj nie w połowie, ale z całego swojego umysłu, z całej swojej siły, z całej swojej duszy, całym swoim umysłem. A więc zobaczcie, że tym wszystkim należy miłować Boga. Że w naszą miłość do Boga powinno być zaangażowane moje serce, powinna być zaangażowana moja dusza, czyli psychika, powinna być zaangażowana też siła nasza i powinien być zaangażowany nasz umysł. Nie tylko, wiecie, powiem, że Panie Boże, kocham Cię. No fajnie, ale jak tą miłość mi okażesz? Czy mnie mówisz, kocham Cię, a do drugiego człowieka mówić, na niego patrzeć nie mogę? Wiecie, zdarza się to, że ktoś w kościele pięknie się modli, jak to Pana Boga nie kocha, ale koło brata czy siostry w kościele nie usiądzie, bo nie może na niego patrzeć. Jeśli kochając, mogę osiągnąć życie wieczne. Zobaczcie, co Pan Jezus mówi. Jeśli będziesz kochał Boga całym sercem, jeśli będziesz kochał bliźniego tak, jak powinieneś kochać siebie, będziesz żył. A więc jeśli kochając mogę osiągnąć życie wieczne, to kochając mogę osiągnąć wszystko. Pewni studenci przeprowadzili badania na 200 chłopcach pochodzących z ubogich dzielnic miasta Maryland w Stanach Zjednoczonych. I po badaniach studenci doszli do jednomyślnego wniosku, że ci chłopcy nie mają żadnych szans, jeśli chodzi o życie. Są po prostu skreśleni. Oni dotarli, oni widzieli, w jakim środowisku się wychowują, widzieli ich domy, przeprowadzili z nimi jakieś wywiady, badania i ich wniosek był, ci chłopcy nie mają szans, są tak zepsuci, są tak z zepsutych domów, że po prostu nie ma szans.
Ale 25 lat później pewien profesor socjologii przeprowadził kolejne badania i udało mu się dotrzeć do 180 z tych 200 chłopców, z którymi przeprowadzono badania wcześniej. I ku jego zdziwieniu, spośród tych 180, do których dotarło się dotrzeć, aż 176 zostało lekarzami, prawnikami, biznesmenami i osiągnęło jakieś sukcesy. I wszyscy ci mężczyźni na pytanie, jak udało im się uniknąć tego marnego losu, który był im pisany, odpowiadali dokładnie to tak samo. A była taka nauczycielka. I ten profesor postanowił odszukać tą nauczycielkę i zapytał ją, w jaki sposób, jak udało jej się wywrzeć tak wielki wpływ na tych wszystkich uczniów, że nie podzielili pisanego im losu na początku. A ona się uśmiechnęła i znowu powiedziała tylko jedno zdanie. Po prostu ich kochałam. Wyszła poza ramy swojego zawodu. Wyszła poza ramy może jakiejś poprawności. Nie ograniczyła się tylko do tego, żeby ich uczyć przedmiotu, który uczyła, ale zrobiła coś dużo więcej, co zmieniło tak wiele życiorysów. Mówi, po prostu ich kochałam. Czy my po prostu potrafimy kochać? Czy my potrafimy po prostu kochać? Czy potrafimy po prostu kochać Boga? Czy potrafimy po prostu kochać innych ludzi? Miłość nigdy nie jest egoistyczna. Miłość nigdy nie patrzy na nas, na nasze ja. Ale w miłości liczy się przede wszystkim dobro drugiego. Najpierw ty, a dopiero później ja. I największe przykazanie, o którym jest tutaj mowa, właśnie dotyczy relacji. Relacji, która nie ma formy towarzyskiej. Relacji, która nie ma formy służbowej, okolicznościowej, sporadycznej. Ale relacji, która została zbudowana i zespolona miłością. Miłość to z kolei najgłębszy rodzaj relacji osobowej. Nie ma w relacji osobowej czegoś głębszego jak miłość. Może być znajomość. Znajomość może się przerodzić w przyjaźń, ale najgłębszy rodzaj relacji osobowej to jest miłość. To jest to, kiedy mogę kochać drugiego człowieka. Najgłębszy rodzaj relacji osobowej między mną a Bogiem to jest to, kiedy nie tylko się do Niego modlę, kiedy nie tylko odklepę jakąś tam poprawną, religijną modlitwę, ale kiedy mogę Go kochać naprawdę całym sercem. Kiedy mogę cieszyć się z tego, że On mnie kocha. Kiedy mogę doświadczać Jego miłości na co dzień. Kiedy mogę doświadczać Jego troski na co dzień. Ale kiedy również mogę w tym wszystkim powiedzieć, Panie Jezu, kocham Cię i zrobić to szczerze. A nie dlatego, że tak wypada. Jeśli kogoś nie poznamy, nie jesteśmy w stanie się w tym kimś zakochać. Istnieje taka miłość, wiecie, no nie wiem, od pierwszego... tego chciałem powiedzieć wrażenia od pierwszego wejrzenia. Może to działa jakoś na dłuższą metę, może nie. Takie, ale wiecie, tu nie o taką miłość chodzi, że się po prostu, no nie wiem, zauroczę na chwilę Panem Jezusem. Nie. Każdy rodzaj relacji, głębszej relacji prowadzi nas do również głębszego uczucia i głębszego zrozumienia tej relacji. I kiedy nawiązuję relację z Jezusem, kiedy trwam w relacji z Jezusem, kiedy mogę Mu mówić o swoich troskach i słabościach, ale kiedy mogę również Mu mówić o swoich radościach, moja relacja z Nim się pogłębia. Nie dlatego, że muszę coś tam odklepać, muszę coś powiedzieć, bo chodzę do kościoła i wypada się pomodlić. Ale w tym wszystkim muszą być też te wcześniejsze elementy, o których mówiłem wcześniej, a więc zaufanie. A więc przychodzę do Jezusa z zaufaniem. Przychodzę do Jezusa z nadzieją. I przychodzę do Jezusa, bo Go kocham. I przychodzę do Jezusa, bo chcę, żeby moja więź i relacja z Nim była coraz głębsza.
ponieważ on mnie ukochał aż na śmierć. A my czasami nie jesteśmy w stanie zdobyć się na jakiekolwiek najmniejsze poświęcenie. On poświęcił życie, a my nie jesteśmy w stanie poświęcić nawet czasu. On poświęcił siebie, a my nie jesteśmy w stanie poświęcić nic. I wiecie, tu nie chodzi oczywiście, żeby coś w zamian dać. Ja nie o czymś takim mówię. Ja mówię o relacji, ja mówię o budowaniu, o trwaniu w relacji i więzi z Jezusem Chrystusem. Aby przerodziła się ta relacja w autentyczną miłość. Bo tego jako ludzie potrzebujemy. Potrzebujemy kochać i potrzebujemy być kochani. 10 przykazań, tak zwany dekalog, który został dany ludziom. Wiecie, to są przykazania dotyczące relacji. Część z tych przykazań dotyczy relacji Bóg-człowiek, a część tych przykazań dotyczy relacji człowiek-człowiek. A więc dekalog to są uregulowania, to są przykazania dotyczące przede wszystkim relacji. Jeśli mamy miłość do Boga, jeśli mamy miłość do ludzi, to ta relacja, ta miłość będzie zmieniać nasze życie. To nie pójdziemy kogoś okraść, to nie pobijemy kogoś, bo mamy miłość, mamy troskę, mamy współczucie w naszych sercach. Ciekawe jest to, że człowieka, zobaczcie, trochę podstępnie pytającego o życie wieczne, a co za tym idzie szczęście, bo życie wieczne jest synonimem szczęścia i wiecznego dobrostanu, jest najwyższym celem. Życie wieczne, mówimy, była mowa o błogosławieństwie, tu ktoś powiedział, tak, że błogosławieństwo to jest szczęście, a z kolei życie wieczne jest synonimem tego szczęścia. To Jezus odwołuje do relacji opartej na miłości. Można więc się pokusić o myślenie w przeciwnym kierunku. Brak owych relacji lub relacje nieoparte na miłości są źródłem nieszczęścia i nie poprowadzą mnie do wieczności z Bogiem. Ktoś kiedyś powiedział, przepraszam, przeczytałem w jednej z książek, jest taka genialna książka profesora Krzysztofa Wojcieszka, na początku była rozpacz. I on stwierdza w tej książce w ten sposób, że pierwsze osoby, które dziecko spotyka na tym świecie, to są rodzice. I jeśli to spotkanie będzie nieudane, prawdopodobnie reszta innych spotkań również będzie nieudana. I niestety często tak jest, że nasze pojawienie się na tym świecie, na tej ziemi, często może być tym spotkaniem złym, niedobrym. Często może być tak, że oczywiście dziecko nie jest w pełni tak świadome, jak my jesteśmy świadomi, ale ono już uczy się nabywać pewnych rzeczy w tej rzeczywistości. Ono wyczuwa instynktownie, czy wokół niego dzieje się coś złego, czy dobrego. I tak się kształtuje jego charakter, tak się kształtuje jego tożsamość. Jeśli pierwsze spotkanie z rodzicami jest nieudane, prawdopodobnie reszta spotkań będzie nieudana. Relacje zbudowane w miłości są najważniejszymi potrzebami naszego istnienia. Potrzebujemy kochać i potrzebujemy być kochanymi. Nikt z nas chyba nie lubuje się w tym, żeby być krytykowanym, poniżanym. Nikt z nas chyba się w tym nie lubuje. Każdy z nas pewnie czuje się dobrze, kiedy jest doceniony, kiedy jest szanowany, kiedy okazywana mu jest dobroć, zrozumienie, współczucie. W tym się czujemy dobrze, tego pragniemy, tego chcemy. A więc jeśli tego chcemy, to zobaczcie, jak inni tego też potrzebują. Skoro ja tego tak pragnę, skoro ja tego potrzebuję, to znakiem tego inni również tego potrzebują. Dlaczego miałbym rzeczywistości tej wokół mnie nie zacząć zmieniać od siebie? Dlatego Pan Jezus mówi, kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Pytanie, czy kochasz siebie? Ktoś może powiedzieć, to narcyzm.
Nie o czymś takim jest mowa. Biblia mówi, że nigdy nikt nie miał swojego ciała w nienawiści, bo je pielęgnuje, żywi. To jest forma troski, to jest forma miłości. Oczywiście są również też i wypaczenia, kiedy ludzie, że tak powiem, karają się za swoje niepowodzenia, czy nawet za niepowodzenia innych, okaleczając swoje ciała. Jest to forma również jakiejś destrukcji. I o tym będę troszeczkę dalej mówił. Kiedy ludzie w ten sposób wymierzają sobie sprawiedliwość za swoje niepowodzenia albo niepowodzenia innych. Często, wiecie, kiedy dochodzi do rozwodu rodziców, dzieci biorą odpowiedzialność i winę na siebie. To jest pewien fakt stwierdzony. Badania to potwierdzają. Nie wiedzieć czemu, ale to dzieci biorą odpowiedzialność za niepowodzenia rodziców, za ich rozwody. A później wymierzają sobie karę. Później wchodzą w świat przestępczy. Później wchodzą w świat destrukcji. Zaczynają eksperymentować ze środkami psychoaktywnymi. Albo dochodzi do samookaleczeń. To moja wina. Gdybym był grzeczniejszy, gdybym była grzeczniejsza, nie doszłoby do tego. Często rodzice też zrzucają winę w ten sposób na dzieci. Ale jeśli nawet tego nie robią, dzieci biorą odpowiedzialność na siebie. A więc relacje w miłości są najważniejszymi potrzebami naszego istnienia. Są podstawowym pomostem pomiędzy osobami. W oparciu o relacje rodzi się wspólnota, rodzi się rodzina. Tworzy się środowisko, w którym chcemy czuć się potrzebni, w którym chcemy czuć się bezpieczni. I powiem wam, że nic tak nie cieszy, kiedy ktoś odnosi się do nas z szacunkiem, zrozumieniem i miłością, ale nic tak nie rani, kiedy ktoś nas poniża, krytykuje czy obwinia. Mam rację? Wiecie, o czym mówię w ogóle? Ja tego doświadczałem. W swoim własnym domu, w środowisku. Natomiast Chrystus przyszedł na ten świat jako Bóg w ciele. Zobaczcie. Przyszedł jako Bóg w ciele i zbliżył się do człowieka, aby zbudować nowy rodzaj relacji. Nie oparty na strachu, dystansie i obrzędach religijnych. Nie o tym, nie taki rodzaj relacji, żeby teraz, nie wiem, drżeć, jakby to bóstwo udobruchać. Co by tu zrobić? Ile to nie pościć, czy ile godzin się nie modlić bez serca. Ale trzeba to zrobić, bo bóstwo trzeba udobruchać. Ale Jezus przyszedł zbudować nowy rodzaj relacji. Relacji opartej na miłości i na bliskości. Słuchajcie, to musiało być niezwykłe doświadczenie, niezwykłe przeżycie. Kiedy czy ludzie byli tego świadomi, czy nie, ale mogli rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz. Mogli Go dotykać. Mógł przebywać wśród nich. Mogli się karmić Jego Słowem. Wiecie, to był taki okres w życiu Chrystusa, kiedy w ciele również był Bogiem i był otoczony ludźmi. Ludzie się gromadzili wokół Niego. Ale wiecie, prawda jest też taka, że Jezus zmartwychwstał, On żyje. I dzisiaj również możemy doświadczać takiej autentycznej, prawdziwej relacji z Nim. Doświadczać Jego bliskości, doświadczać Jego obecności i miłości. Religia tylko osądza człowieka, chłoszcze go swoimi przykazaniami. Ukazuje go jako zwyrodnialca nieustannie tropionego przez anielskie organy ścigania. No chyba, że będzie się kajał przed Nim jak robak, to Pan Bóg może go nie rozdepcze w swojej łaskawości. Jezus przyszedł, aby zburzyć ten fałszywy obraz i pokazać, że Bogu nie chodzi o jakieś legalistyczne przestrzeganie przykazań, ale o wspólną relację opartą na miłości. Czy można sobie wyobrażać coś bardziej piękniejszego? Kiedy religia każe czcić, kiedy każe składać ofiary. No i tak naprawdę nie wiem, co tam bóstwo zadecyduje w mojej sprawie.
A czy to nie piękne, że Pan Jezus zbliżył się do człowieka tak, jak tylko to jest możliwe? Człowiek jest grzesznikiem i to jest fakt. I jest przegrany, jeśli nie skorzysta z Bożej łaski. Ale człowiek jest obiektem Bożej troski, miłości. To, co dzieje się w życiu człowieka, jeśli brak takich relacji lub jeśli zerwane są więzi, jest bardzo, bardzo bolesne i prowadzi do kryzysu. Wiecie, rozpad więzi osobowych, które powinny mieć dla nas znaczenie, czyli albo rozpad lub jej brak tych więzi, tak z Bogiem, jak i z drugim człowiekiem, prowadzi nas do nieuchronnego kryzysu. Kiedy sypie się, wiecie, relacja z drugim człowiekiem, kiedy, nie wiem, sypie się relacja z rodzicami, bądź jej wcale nie ma, przynajmniej taka, która powinna być w oparciu o miłości, o troskę, jeśli czegoś takiego nie ma w naszej przeszłości, to jest to nieuchronna droga do kryzysu. I ten kryzys może przybrać różne oblicza. Różnie to może wyglądać. Możemy sobie nie radzić w życiu. Możemy być po prostu takimi, przepraszam za sformułowanie, takimi życiowymi nieudacznikami. Ale to może wynikać z tego, że nie otrzymaliśmy dobrych wzorców. To może wynikać z tego, że byliśmy nieustannie krytykowani przez swoich rodziców. Że wmawiali nam, że nic nie umiemy zrobić, że z nas nic nie będzie, że jesteśmy ofiarami losu. I później wierzymy w to i zaczynamy tak żyć. I okazuje się, że nic nam w życiu nie wychodzi. Wiecie, Budka Suflera kiedyś śpiewała taką piosenkę "Znowu w życiu mi nie wyszło". Wielu, powiem, śpiewa ten refren. "Znowu w życiu mi nie wyszło". Ta piosenka ma, o, ja ją lubiłem, ona taka rytmiczna była, ale miała jeden defekt. Nie powiedziała, co zrobić, żeby mi wyszło. Śpiewała tylko, że znowu w życiu mi nie wyszło, ale żadna zwrotka ani pół refrenu nie mówiło, co zrobić, żeby mi wyszło. Wiecie, i ludzie tak śpiewają, ludzie chodzą według tej modły, znowu w życiu mi nie wyszło, ale nie podejmują starań, nie szukają możliwości, co zrobić, gdzie jest droga wyjścia z tego zaklętego kręgu, żeby znowu mi wyszło, albo żeby mi chociaż pierwszy raz, wiecie, wyszło. A więc rozpad więzi z Bogiem, rozpad więzi z drugim człowiekiem, bądź brak więzi z Bogiem i więzi z człowiekiem nieuchronnie prowadzi mnie do kryzysu. Badania wykazały, że na wzrost destrukcji w życiu młodych ludzi, w skład tej destrukcji wchodzi narkomania, alkoholizm, agresja, przestępczość i wczesna inicjacja seksualna, składa się jeden podstawowy czynnik – mniejsza obecność rodziców w życiu dziecka. To są dowody, to są statystyki. Mniejsza obecność rodzica w życiu dziecka. Żyjemy w cywilizacji, żyjemy teraz w takiej kulturze, że rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci. Bo nieustannie się dorabiają. Dzieci, wiecie, dzieci komputer wychowuje. Gry komputerowe wychowują dzieci. Smartfony dzisiaj dzieci wychowują. Taka jest prawda, taki jest fakt, bo rodzice nie mają czasu, są nieobecni w życiu dziecka. Może tak było w twoim życiu, może nie było to era smartfonów i komputerów, ale może rodzice byli nieobecni w twoim życiu. Dlatego dzisiaj jesteś w jakimś czarnym punkcie swojego życia. Ale chcę ci powiedzieć, nie musisz tam pozostać. Nie musisz tam pozostać, bo jest nadzieja, żeby w twoim życiu w końcu ci wyszło. I ta nadzieja jest w Jezusie Chrystusie, żeby w twoim życiu ci w końcu wyszło. Może od lat powtarzasz, lecz ten znowu w życiu mi nie wyszło, albo czego bym się nie chwycił, to mi nie wyszło. Ale jeśli położysz swoją nadzieję w Jezusie Chrystusie, jeśli Mu zaufasz, jeśli zaczniesz, czy rozpoczniesz relację z Nim i zaczniesz ją pogłębiać, to się może okazać, że ci w życiu wyjdzie w końcu. Wykazano ponad wszelką wątpliwość, że dzieci wychowane
tylko przez jednego z rodziców. W sytuacji konfliktu i rozwodu są w grupie ryzyka osób zagrożonych uzależnieniem. Kolejna brutalna statystyka. Podobne niszczące działania ma stosowana w rodzinie przemoc, kogokolwiek by nie tyczyła. Śmiem zaryzykować stwierdzenie, że to, że tutaj dzisiaj jesteś i może nie do końca jesteś usatysfakcjonowany ze swojego życia, może nie do końca marzyłeś o tym, gdzie teraz jesteś. Może to być wynikiem tego, że nie dano ci w przeszłości tego, czego potrzebowałeś. Obecności i miłości. Bo między miłością a obecnością jest znak równości. Nie można kochać, będąc nieobecnym. Trzeba być obecnym w życiu drugiego człowieka, żeby okazać mu miłość. Trzeba być obecnym, że tak powiem, w życiu z Bogiem, żeby również wyrażać miłość w stosunku do Niego. Pytanie, czy jesteś obecny w życiu z Bogiem? Czy jesteś poza tym? Gdzie jesteś? Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, pierwsze pytanie, które Bóg zadał, to gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Powiedz, gdzie ty dzisiaj jesteś? W jakim miejscu swojego życia dzisiaj jesteś? Akt istnienia rodziców, ich realność decyduje o ochronnej roli w stosunku do swoich dzieci. I najlepiej właśnie to oddaje słowo obecność. Z tym, że trzeba podkreślić, że to pozytywna obecność, bo można być obecnym w czymś życiu w sposób negatywny, w sposób destrukcyjny. Ale tu chodzi o pozytywną obecność. Obecność, gdzie jest miłość, gdzie jest zrozumienie, gdzie jest ta miłość okazywana i wyrażana. Uczucia, choć wzmacniają relacje, to jednak nie sprawiają obecności. I jest kiepsko, gdy są uczucia, a nie ma relacji. Kolejnym źródłem naszego poważnego kryzysu w życiu jest to, kiedy człowiek jest opuszczany przez kogoś. Kto miał zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa, stabilności, kto miał go chronić i kochać. Wiecie, to jest bardzo bolesne, kiedy ktoś odchodzi z mojego życia, w kim pokładałem nadzieję, z kim czułem się bezpieczny, bezpieczna. Kto miał mnie chronić, kto, nie wiem, miał mnie strzec, kto miał o mnie się troszczyć. I to może być śmierć bliskiej osoby. To może być opuszczenie przez życiowego partnera. To może być opuszczenie przez dziecko nawet. Jest coś takiego, wiecie, jak syndrom opuszczonego gniazda. Wiecie, co to jest, czy nie? Kiedy dziecko dorasta, wiecie, cały czas było, a nagle nie ma. Bo ktoś mi wyrwał. Bo nagle się okazało, że poznał kogoś, poznała kogoś. Wiecie, taka jest kolej rzeczy. Biblia mówi, opuści człowiek ojca i matkę i staną się jednym ciałem, tak? Ale wiecie, rodzice, którzy zbyt bardzo przywiązali się do obecności dziecka, może nawet w taki chorobliwy, niezdrowy sposób, to przeżywają właśnie takie opuszczenie. Popadają w depresję. To jest tak zwany syndrom opuszczonego gniazda. Miałem kiedyś kolegę, który był... ożenił się z pewną piękną kobietą i bardzo był z tego dumny, że ma piękną żonę. Dziewczyna jednak nie cieszyła się dobrą opinią wśród towarzystwa. Po pewnym czasie urodził im się syn. Ona lubiła też przebywać w towarzystwie mężczyzn i po paru latach zawinęła się i odeszła. Chłopak popadł w poważny, taki bym powiedział, kryzys emocjonalny. I w jego życiu pojawiła się poważna rysa. W jego życiu powstało poważne pęknięcie. Została zerwana więź. Oto osoba, którą kochał całym sercem. Osoba, bez której nie wyobrażał sobie życia. Nagle odchodzi do kogoś innego.
nie potrafił się z tym pogodzić. Pierwsze pęknięcie było spowodowane brakiem więzi z Bogiem, ponieważ był wychowywany w domu ateistycznym. Był wychowywany w domu, gdzie nie mówiło się o Bogu, nie chodziło się do kościoła. A więc już tutaj pierwsze pęknięcie było spowodowane tym, że nie miał żadnej relacji z Bogiem. Drugie pęknięcie spowodowane było zerwaniem więzi z żoną. Rezultat: potworny ból, potworne opuszczenie, wewnętrzne cierpienie, brak poradzenia sobie samym ze sobą i brak nadziei znikąd, bo nawet w Boga nie wierzył. Rozwiązanie: natychmiastowa ulga przy pomocy środków chemicznych. W ten sposób ruszyła bezwzględna machina uzależnienia. I facet zaczął pić i pochłaniać kilogramy środków psychotropowych i uspokajających. To była taka, wiecie, chodząca apteka. Zjadał tego kilogramy, garście. Od rana do wieczora praktycznie był naćpany od tabletek psychotropowych. Moje pytanie, które lubię, widzicie, lubię zadawać pytanie. Jak myślicie, ale szczerze odpowiedzcie, czy żona była winna temu, że wpadł w uzależnienie? Nie mówcie poprawnie, tylko tak jak powinno być. Proszę? Tak. Wiecie, czasami jak zadaję pytania, to nie chodzi mi o to, żeby usłyszeć poprawną odpowiedź, ale szczerą odpowiedź. I wiecie, ja nie mówię, że nie szczerze tego powiedzieliście, ale prawda jest taka, że gdybyśmy bardziej poznali tą historię, to okazałoby się, że tak, ją byśmy obwinili, bo gdyby go nie zostawiła, to dalej by życie biegło i z chłopem nic by się nie stało. Natomiast powiem tak, ku może przekorze i zdumieniu innych. To nie ona była winna tego problemu. Słuszne tutaj padły odpowiedzi. To nie ona była winna, to on źle sobie poradził z tą sytuacją. Dokonał złych wyborów. Było dziesiątki innych dróg, z którymi mógł sobie poradzić. Wybrał najgorszą z możliwych. Wybrał modyfikację stanu emocjonalnego zamiast poprawę sytuacji życiowej. Mówiłem o tym troszeczkę wczoraj. Źle poradził sobie z tą sytuacją. Czy to oznacza, że teraz każdy człowiek, którego, nie wiem, współmarzony go puszcza, czy ma wybierać taką drogę, bo nie ma innej? No nie, wielu takiej drogi nie wybiera. To on źle sobie poradził z tą sytuacją. Żona spowodowała kryzys, to fakt. Ale on wybrał błędną drogę do jego rozwiązania. I często nas może spotkać to samo. Przychodzi kryzys, przychodzi doświadczenie, przychodzi trudność i możemy wybrać złą drogę do rozwiązania tego problemu. Możemy wybrać drogę na skróty. Możemy się zapić, możemy się zaćpać, możemy skończyć ze sobą dokładnie. Możemy wybrać szereg złych rozwiązań, które jeszcze pogłębią nasz kryzys, wcale nam nie pomogą. Kryzys, choć przychodzi do naszego życia, to nie jest usprawiedliwieniem dla naszej nieodpowiedzialności, to nie jest usprawiedliwieniem dla naszego picia, ćpania, czy jeszcze jakichś innych destrukcyjnych zachowań. Nie jest usprawiedliwieniem. Człowieka nie chronią instytucje, człowieka nie chroni prawo, człowieka chroni obecność kochających osób. Być może w jego życiu, w tym czasie, w tym momencie zabrakło właśnie osób, które w tym wszystkim okazałyby mu dużo współczucia, cierpliwości i miłości w momencie takiego kryzysu. Człowiek jest stworzeniem, a nie produktem przypadku. Wierzymy w to? Wierzymy, że zostaliśmy stworzeni przez Pana Boga? Nie jesteśmy dziełem przypadku, a skoro nie jesteśmy dziełem przypadku, jesteśmy dziełem planu, tak? A skoro jesteśmy dziełem planu, to Bożym planem dla naszego życia na pewno nie jest to, abym
zapijał swoje smutki w alkoholu czy w narkotykach. Na pewno Bożym planem nie jest to, żebym się staczał na dno. Na pewno Bożym planem nie jest to, żebym ranił siebie i innych. Więc dlaczego jestem w miejscu, w którym jestem? Zadawaliście sobie kiedyś to pytanie? I do jakich wniosków doszliście? Nie ma refleksji? Człowiek zaistniał z woli oraz przemyślanej decyzji Stwórcy, a nie z szeregu przypadkowych, następujących po sobie zdarzeń. Stąd tęsknota i dążenie człowieka do spotkania na swojej drodze życia jakiegoś nadprzyrodzonego bytu. W tym przypadku Boga. W odpowiedzi na tę tęsknotę zrodziła się religia. Nie ma człowieka, wiecie, to jest fenomen też taki z antropologicznego punktu widzenia. To jest coś takiego, że nie ma plemiona, nie ma wspólnoty, nie ma grupy ludzi, która by nie miała obiektu czci. Każda grupa ludzi musi mieć obiekt czci. My to mamy po prostu wrodzone. To jest w nas, tak jesteśmy zaprogramowani. I w odpowiedzi na tę tęsknotę właśnie zrodziła się religia, czyli system różnych obrzędów, praktyk oraz budowli różnego rodzaju obiektów sakralnych mających na celu ułatwić kontakt z bóstwem. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale 24-25 czytamy: Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko. Amen. A więc Pan Bóg nie mieszka w jakichś pięknych świątyniach, ani mu się nie służy rękami, jak mówi Biblia, bo niczego nie potrzebuje. Pan Bóg pragnie zamieszkać w moim i w twoim sercu. Biblia mówi, czy nie wiecie, że świątynią Ducha Świętego jesteście? A tego, który niszczy tę świątynię, zniszczy Bóg. Tak mówi Słowo Boże. Kryzys pogłębia się wtedy, gdy tracąc ludzi nie kochamy Boga. Zapamiętajmy to. Kiedy odchodzą najbliżsi, których kochamy, to nasz kryzys będzie głębszy, jeśli w tym wszystkim nie kochamy Boga. Jeśli w tym wszystkim nie mamy kogoś, kto jest ponad tym wszystkim. A więc rozpad więzi lub jej brak prowadzi do kryzysu. Z kolei kryzys powoduje rozpad życia emocjonalnego, a to sprawia taki wewnętrzny ból. Istnieje ścisły związek między substancją psychoaktywną a emocjami. Alkohol ma zdolność modyfikowania stanów emocjonalnych człowieka bez modyfikacji jego sytuacji życiowej. Ja to powtarzam, dlatego że to jest ważne, żebyśmy to zapamiętywali. Zapamiętywanie poprzez powtarzanie. To jest taka zasada. A więc niektóre frazy powtarzam, bo chcę, żeby one głęboko zostały zapamiętane, zapisane przez was. I w świetle ówczesnej wiedzy i badań na temat alkoholizmu nie ulega wątpliwości, że główny mechanizm uzależnienia związany jest ze sferą emocji. A więc człowiek uzależniony wybiera tak zwaną drogę na skróty. Nie podejmuje szerszej refleksji nad własnym życiem i postępowaniem, ale popada w taką zaburzoną filozofię życia, która polega na sięganiu po alkohol za każdym razem, gdy pojawią się niespokojne myśli, gdy pojawią się jakieś trudne okoliczności, złe przeżycia. To jest dużo łatwiejsze. Iść do sklepu, za piątkę kupić sobie tam, co tam się kupi. I mój stan emocjonalny oczywiście ulega zmianie, ale sytuacja życiowa się nie poprawia. Wręcz przeciwnie, pogłębia się.
Alkohol jest tym bardziej atrakcyjny, im bardziej dana osoba przeżywa bolesne stany emocjonalne. Wiecie, to jest prawda, że nie tylko alkohol, ale w ogóle środki psychoaktywne, środki zmieniające świadomość są tym bardziej atrakcyjne, im bardziej bolesna sytuacja, im bardziej bolesny stan emocjonalny. Typu lęk, typu niepokój, niepewność, agresywność, nienawiść, przerażenie, strach, rozpacz, poczucie winy, bezradność, rozgoryczenie. To są emocje, których doświadczamy i wydaje nam się, czy taką żeśmy może wybrali drogę, że lepiej poprawić samopoczucie niż naszą życiową sytuację. I z kolei rozpad życia emocjonalnego, który wywołuje ból, prowadzi do, w konsekwencji do rozpadu naszych wartości. I tutaj następują uzależnienia i różne destruktywne zachowania. Zaczynają puszczać wszelkie hamulce i zaczynasz pędzić bezwładną siłą na zagładę. Człowiek zaczyna posuwać się do rzeczy, których nigdy wcześniej nie robił. Kradzieże, rozboje, konflikty z prawem, nie wiem, jakieś śmietnikowe życie, życie poza domem, rodzina już nie jest ważna, praca już nie jest ważna, zdrowie już nie jest ważne. Zobaczcie, sypie się cały system wartości człowieka. Znałem ludzi, słuchajcie, którzy nigdy w życiu nie przypuszczaliby. Mieli pracę, mieli stanowiska, dobrze im się powodziło, na tamte czasy jeździli samochodami i mieli klucze do własnego M4. I w życiu by nie przypuszczali, że po kilkunastu latach picia będą ciągnęli wózki ze złomem. I że to będzie ich główne zajęcie. A ich pragnienia, o których mówiłem wczoraj, zostaną zredukowane tylko do jednego: zaspokojenie kaca i przeżycie kolejnego dnia. Żaden narkoman, który pierwszy raz bierze w żyłę albo wciąga nosem, nie myśli o tym, że za jakiś czas z jego domu będą znikać rzeczy. Nie myśli o tym, że za jakiś czas wszystko wyniesie z domu po to, żeby zakupić kolejną działkę. Dziewczyny, które sięgają po narkotyki, które dają się w to wciągnąć, nigdy by nie przypuszczały, że po pewnym czasie będą stały przy autostradzie. Po to, żeby się poniżyć i upodlić, aby wziąć kolejną porcję narkotyku. My nigdy nie wiemy, gdzie nas to zaprowadzi. My nigdy nie wiemy, do jakiego miejsca dojdziemy, prowadząc takie życie, ponieważ wartości nam się sypią. A jak się posypią wartości, sypie się już całe życie. Tak jak poprzez zerwane więzi człowiek wpada w rozpacz i destrukcję, bądź z powodu braku, tak wychodzenie z kryzysu następuje poprzez nawiązanie tych relacji, poprzez nawiązanie więzi. I mówiłem to wczoraj czy dzisiaj, już nie pamiętam. Podawałem ten przykład, że kiedy posypała się więź ze Stwórcą na początku, kiedy czytamy Biblię, posypała się więź również z drugim człowiekiem. Kain zabija Abla i później już tylko widzimy dalsze konsekwencje. Kiedy człowiek zwraca się przeciwko człowiekowi, a to dlatego się stało, że człowiek najpierw zwrócił się przeciwko Bogu. Powrót do harmonii, powrót do szczęścia i do relacji wiedzie w tą samą drogę. Wychodzenie z życiowej zapaści odbywa się dokładnie taką samą drogą. Najpierw trzeba nawiązać więź ze Stwórcą, a wtedy również zaczniemy budować nowy rodzaj relacji z innymi ludźmi. I to się dzieje. W moim życiu miałem ludzi, których omijałem długim łukiem. Miałem sąsiadkę, której nie cierpiałem. W pewnym momencie, bo ponieważ to była taka osoba o długim języku, czytaj, plotkara, po prostu tak jej miałem dość, że przestałem jej mówić dzień dobry. I jej się nie kłaniałem, przechodziłem dumny, mijałem się z nią i koniec. Ale kiedy nawiązałem więź ze Stwórcą, wiedziałem, że już nie mogę koło niej przejść obojętnie. I któregoś dnia się pomodliłem, mówię: Panie Boże, ja wiem, że to tak nie może być. Nie mogę
Tobie mówić, że Ciebie kocham, a drugiego człowieka łukiem omijać, czy być nieuprzejmym dla niego. I tak pomodliłem się, Panie Boże, jakby ją tam kiedyś spotkał, daj mi siłę, żebym, powiem tutaj, przełamał to. Słuchajcie, tyle co się pomodliłem, za jakieś pół godziny wychodzę z domu, a ona idzie. Nie spodziewałem się, że to tak szybko Pan Bóg będzie chciał naprawić tą relację. I powiem wam, to jest walka. No, duma nie pozwala, wiecie, duma nie pozwala. Szczególnie, nie wiem, jak u kobiet to wygląda. Myślę, że kobiety są bardziej skłonne do pojednania, bardziej skłonne do tego, żeby, nie wiem, jakoś się tutaj ukorzyć. U mężczyzn to tak nie wygląda. Męska duma to jest męska duma. I powiem, nie przychodzi to łatwo, nie przychodzi to prosto. I wychodzę, jak ją zobaczyłem, to chciałem się odwrócić na pięcie, ale głupio mi było. Przed Panem Bogiem oczywiście. Ja mówię, przed nią ucieknę, ale przed Tobą Boże nie ucieknę. Przed chwilą się o to modliłem, a jak następnym razem już nie będę miał tyle siły. Wiecie, prozaiczne rzeczy wam mówię, proste, ale dające tyle radości, tyle satysfakcji, tyle szczęścia. To tak zmienia życie, wiecie, to tak zaczyna cieszyć. I kiedy wyszedłem ze swojej posesji, no już nieuchronnie, powiem, zmierzamy w kierunku minięcia się i po raz pierwszy od długiego czasu uśmiechnąłem się i powiedziałem dzień dobry. I ku mojemu zaskoczeniu ona również z takim dużym uśmiechem odpowiedziała mi dzień dobry. Od tej pory zaczęliśmy nie tylko się mijać, ale ze sobą rozmawiać. I powiem wam, że dużo bardziej mnie to cieszyło niż kieliszek, który modyfikował moją złość w stosunku do niej. Dużo bardziej mnie cieszyło poprawienie sytuacji życiowej, przełamanie siebie, powiem, ukłon w stronę drugiego człowieka. To naprawdę cieszy. Ale stało się to wtedy, kiedy nawiązałem więź ze Stwórcą i zaczęły być odbudowywane moje więzi również z ludźmi. Kupiłem kradzioną kiedyś, nie wiem, czy wam to opowiadałem, czy nie, kupiłem kiedyś kradzioną szlifierkę. Taka paserka, ludzie przynosili do mnie kradzione rzeczy za tam tanie wino. Ja to kupowałem. Ja wiedziałem, komu ukradli tą szlifierkę. I kupiłem bez żadnych skrupułów. Ale kiedy się nawróciłem, ta szlifierka już mnie, wiecie, kuła w oczy. I ten człowiek, któremu oni ukradli tą szlifierkę, to już nie żył, ale żył jego syn. I któregoś dnia już taki, powiem, no bardzo mnie to doskwierało. Wziąłem tą szlifierkę pod pachę. Poszedłem do tego człowieka. Zapukałem. Otwiera. Syn. Ja mówię, wie pan co? Ta szlifierka należała do pana ojca. Ja tego nie ukradłem. Ukradli to ludzie, od których ja tą szlifierkę kupiłem. I wiem, że nie powinienem był tak zrobić. I dlatego, że poznałem Pana Jezusa, ja panu tą szlifierkę oddaję, to należy do was. A ten gościu się tak patrzy i mówi, to ile mam za nią zapłacić? Ja wie, nic, to jest pańskie. Wiecie, z takim naprawdę walącym sercem szłem do tego domu z tą szlifierką pod pachą. Nie wiedziałem, z czym się spotkam. Nie wiedziałem, co mnie czeka, ale wiedziałem, że to, co kradzione, nie powinno być w moim domu. Że to, co kradzione, przynosi przekleństwo na mój dom. I że to, co kradzione, nie będzie w moim domu. I nie było sztuką to wyrzucić na śmietnik, sztuką to było oddać. Ale powiem wam, nie zamieniłbym tej radości, którą miałem po tym wydarzeniu. Tej radości, z jaką radością wracałem do mojego domu. Kiedy relacje z ludźmi mogą być odbudowane dzięki Jezusowi Chrystusowi. I kiedy odbudujesz, czy nawiążesz relacje z Jezusem, zobaczysz, jak będzie się zmieniać świat wokół ciebie. Bo my ludzie tego potrzebujemy. My potrzebujemy wzajemnego szacunku do siebie. Potrzebujemy, żeby być kochanymi i potrzebujemy również okazywać miłość innym. Miłość to, powtórzę jeszcze raz, najgłębszy rodzaj relacji osobowej.
I jeśli tego nie osiągniemy, tego stanu, będziemy ciągle nieszczęśliwi. Ciągle będziemy nieszczęśliwi. Bóg tak bardzo nas umiłował. I również Jezus nam dał przykazanie, aby bardzo miłować Boga, aby bardzo miłować drugiego człowieka. To nie jest łatwe. Ja na początku mówiłem, łatwe jest przeczytać. O wiele trudniej jest to czynić. Ale to jest jedyna droga do szczęścia. To jest jedyna droga do satysfakcji. To jest jedyna droga do zbawienia, do wieczności razem z Bogiem. To tu, już dzisiaj, w tej doczesności, w jakiej żyjemy, zaczynamy smakować wieczności. Zaczynamy smakować innego rodzaju zasad, innego rodzaju życia. Życia opartego na miłości, a nie na zawziętości.